Kredyt Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje obecnie specjalne niskie oprocentowanie 2,15% na pożyczkę hipoteczną zamkniętą na rok. Sprawy pożyczkowe załatwisz w każdym oddziale naszej Kredyt Union. Zapraszamy! Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, włącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Polstar Truck Repairs Incorporated. Kompletny serwis traków i przyczep. Naprawa i przebudowa silników, hamulców, sprzęgieł, skrzyń biegów, systemu wydechowego, systemu chłodzenia, testy emisyjne, naprawy przyczep. Wszystkie prace gwarantowane. Darmowa wycena. Dzwoń. Kredyt Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje obecnie specjalne niskie oprocentowanie 2,15% na pożyczkę hipoteczną zamkniętą na rok. Sprawy pożyczkowe załatwisz w każdym oddziale naszej Credit Union. Zapraszamy! Red Bay Lodge oferuje relaks i wypoczynek w niepowtarzalnej scenerii lasów i jezior na Bruce Peninsula. Ośrodek otwarty cały rok. Rezerwacje pod numerem telefonu 1-800-750-4435. Promocyjne ceny dla Polonii. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Zapraszamy na 6. doroczny Festiwal Kultury Polskiej na ulicy Roncesvalles. Odkrywaj z nami muzykę, smaki i kulturę polską. Wstęp darmowy, coś dla każdego. Atrakcje, polska kuchnia, tańce, muzyka, kanadyjskie i amerykańskie zespoły muzyczne, zabawa, projekcje filmów, zespoły taneczne, wielka parada dożynkowa w tradycjonalnych ludowych polskich strojach. Zapraszamy! Kredyt Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje obecnie specjalne niskie oprocentowanie 2,15% na pożyczkę hipoteczną zamkniętą na rok. Sprawy pożyczkowe załatwisz w każdym oddziale naszej Credit Union. Zapraszamy! Ze względu na skromne ramy czasowe naszego programu i dużą ilość rejestrowanych przez nas wydarzeń o charakterze społecznym, organizacyjnym czy politycznym, niezamierzoną dyskryminacją dotyczącą szybkiego przekazywania informacji, dotknięci są czasami sportowcy i artyści. A więc podobnie jak poprzedni felieton o igrzyskach polonijnych, z niejakim opóźnieniem przedstawimy Państwu relację z koncertu z okazji jubileuszu 45 lat pracy artystycznej znanego śpiewaka Michała Kuleczki. Zanim zaprezentujemy benefis pana Michała, więcej informacji o jego drodze artystycznej dowiedzą się Państwo z fragmentu rozmowy, jaką 5 lat temu z jubilatem przeprowadziła Anna Łabieniec. Już w czasie studiów został pan laureatem prestiżowego konkursu imienia Jana Kiepury. Jak potoczyła się pana kariera śpiewacza po studiach? Po skończonych studiach wyjechałem do Poznania. Zostałem przyjęty do Operetki Poznańskiej. Przez rok pracowałem w operetce. Nadarzyła się okazja wyjazdu do Szczecina. Przez rok następny w Szczecinie zagrałem kilka ról, ale Poznań korcił mnie z powrotem. Maria Fontyn w Poznaniu wystawiała kubańską operę narodową Cecylia Valdez. Dostałem propozycję zaśpiewania jednej z głównych ról. W tej właśnie sztuce grałem Murzyna. Pierwszy raz w życiu w tak charakterystycznej roli, z tak przepiękną peruką na głowie, że w czasie przedstawienia nikt nie mógł poznać mnie, ani znajomi, ani rodzina. W swojej pracy artystycznej, jak niektórzy nazywają karierze, zagrałem ponad 5000 przedstawień w ponad 50 rolach. Po roku 1986, w którym zostałem wybrany najpopularniejszym artystą Poznania i Wielkopolski, zagrałem
musical, który był specjalnie dla mnie napisany. O Bellamy, mój piękny przyjaciel. Muzyka Jana Tomaszewskiego, libretto Barbary Ślaskiej. Wspaniała rola, główna i tytułowa rola, o której roli takiej marzy każdy artysta. W tym samym czasie w Poznaniu teatr nasz zagrał musical Domenico Modugno, Rinaldo. Miałem ten zaszczyt, że grałem tytułową rolę i taki zaszczyt, że nikt praktycznie tej roli nie zagrał w Polsce. Czyli byłem jedynym, który występował w tej roli. Była to wielka satysfakcja, wielka radość, ale i przepiękny śpiew i przepiękna gra w takim musicalu. Od 91 roku mieszka pan w Toronto i Polonia miała okazję widzieć pana i słyszeć na wielu akademiach, imprezach polonijnych. Nigdy pan nie odmawia występu. Mało tego, postanowił pan w naszym mieście założyć polski teatr muzyczny. Taka moja dola i takie moje posłannictwo. Nie można nikomu odmówić. Tym bardziej, że wszyscy mówią, że artysta, który podobno ma talent, powinien tym talentem się dzielić. Dzielę się, jak mogę. Proszę przypomnieć krótko najważniejsze premiery pana teatru muzycznego. Pierwsza premiera to była Księżniczka Czardasza, później była premiera polskiego musicalu Panna Wodna, Wesoła Wdówka poświęcona Janowi Kiepurze w setną rocznicę jego urodzin. W zeszłym roku była opera komiczna Zamek na Czorsztynie Kurpińskiego i dyrektor Teatru Mozarta. W koncercie jubileuszowym w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississaudze wraz z zespołem założonego przez siebie w Toronto Polskiego Teatru Muzycznego pan Michał wystąpił w przedstawieniu opery komicznej Wolfganga Amadeusza Mozarta, dyrektor teatru, z librettem Andrzeja Waligórskiego we własnej reżyserii. A w drugiej części wieczoru, po wykonaniu kilku pieśni, zaprezentował także mistrzowską grę na skrzypcach. Cóż to za odległa, wspaniała epoka! Owe fraczki, peruczki, dziciurki, gryfiurki! Cóż się dziś rozpakuje w niuansach rokoka? Pojmie te kijony turki i koloraturki! No dość! Wyszczeruję bądź tę sztukę! Za kilka dni premiera! Hej! Dawać perukę! Ja wysłałem! Sekretarka, chudziutka i łzawa, pogonia i kota. Gdzie jest twoja kawa? Już lecę. Czupiradło, patrów, okularki, aż przykro mieć przy sobie decyzyczną mędzę. Inni dyrektorzy mają sekretarki takie dla mnie czasem. O, co tak bardzo, puściane mają w uszy. Jest kawa dla pana. A cóż to takiego? Inka? Ale skąd? Santana. Mętne to i nijakie. Lecz za to gorące. No dobrze, dobrze. Dawaj Myszko te środki słodące. Właśnie nam się skończyły. Fu, same awarie. Chyba dla obwężenia przelecę swą armię. Artysta ukojenia winien szukać armii. Może niech pan zaśpiewa jakąś arię z pani. Arię z pani, też rada, szylonga nie warta. Partia to szkomoniuszko, my gramy Mozarta. Więc arię pan Mozarta. Chyba zawariuje, może się rozładuje, inaczej zwariuje. Już nie czas na bogatki wzdłuż.
Uznaniu zasług dla krzewienia polskiej kultury, dla działalności artystycznej minister kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej pan Bogdan Zdrojewski odznaczył pana Michała Kuleczkę medalem zasłużony kulturze Gloria Artis.